5/5 w Vroom TV, czyli kto wygrał, a kto przegrał w naszym subiektywnym rankingu w minionym tygodniu. Komu to pisało szczęście, a kto miał pecha? Dzisiaj o wszystkim wyjątkowo opowiem Wam tylko ja, czyli Magda Wilk. Zaczynam od przegranych. Miejsce 5. Adam Zalewski Junior. Po sukcesie w Płocku Adam musiał niestety uznać wyższość przedmiotów martwych, a w zasadzie swojego auta, które w niedzielę uległo awarii. Mimo że nie była ona zbyt duża, to jednak regulaminowe 5 minut nie wystarczyło mu na naprawę i powrót na trasę międzynarodowych mistrzostw wyścigowych w Karpaczu. No cóż, powodzenia następnym razem. Na miejscu 4. Craig Breen. Lider mistrzostw Europy odpadł w sobotnim etapie rajdu w Estonii. W jego Peugeotie najprawdopodobniej awarii uległ silnik. Szkoda, że 208 po raz kolejny zawiodła. Na miejscu 3. Tomek Kasperczyk i Damian Syty. Niestety występu w rajdzie Estonii nie mogą zaliczyć do udanych. W sobotę załoga dachowała na 7. OS-ie, ale na szczęście ekipie C-Rail udało się odbudować auto i przygotować je na niedzielne odcinki. Szkoda jednak straconych kilometrów. Na miejscu 2. Aleks Zawada. Wszystko dzisiaj wokół rajdu Estonii, ale Bartka nie ma, więc trochę sobie w moim ulubionym temacie poharcuję. Niestety wśród przegranych muszę wyłonić kolejnego polskiego zawodnika, który w minionej rundzie triumfował na najwyższym stopniu podium, teraz jednak takim sukcesem pochwalić się już nie może. Tempo w Estonii miał wysokie, jednak uszkodzone auto uniemożliwiło walkę o czołowe pozycje. I na miejscu 1. organizatorzy Grand Prix Rosji. W zeszłym roku po raz pierwszy Rosjanie gościli Formułę 1, a w tym roku podobno Grand Prix jest poważnie zagrożone. Wprawdzie sprzedano ponad 20 tysięcy biletów, jednak nie jest to wystarczająca ilość, która pokryłaby najważniejsze koszty. Miejmy nadzieję, że rząd w Moskwie przychylnie spojrzy okiem na prośbę organizatorów o jedyne 64 miliony euro. Przejdźmy teraz do wygranych. Miejsce 5. Juha Kankkunen i organizatorzy rajdu Finlandii. Tego chyba jeszcze nie było. Czterokrotny mistrz świata pojedzie jako 3-0 na pierwszym OS-ie rajdu Finlandii. Być może nie jest to nie wiadomo jaki mistrz, gdyby nie fakt, że zasiądzie za kółkiem prawie 8-tonowego potwora z silnikiem o mocy 247 koni. A w zasadzie nie potwora, tylko traktora. Bądźcie na bieżąco, bo uruchomiono konkurs, gdzie do wygrania jest prawy fotel. Miejsce 4. Kuba Przygoński. Najszybszy polski motocyklista rajdu Dakar kolejny raz pokazał, jak wszechstronnym jest zawodnikiem. W weekend pełnym bokiem pokazał, kto jest królem driftu, wygrywając King of Europe w Karpaczu, czyli Międzynarodowe Mistrzostwa Driftingu. Miejsce 3. Konrad Dudziński i Mateusz Kułakowski. Załoga w niedzielę wygrała kolejną 4. rundę Shooter Cup, czyli warmińskie szutry, imprezę zaliczaną do rajdów okręgowych. Łatwo nie było, bo po kilku przejazdach szutrowe odcinki były dość mocno rozkopane, ale ich Honda Civic dała radę dowieść zwycięstwo w generalce. Na miejscu 2. Kajtan Kajtanowicz i Jarek Baran. Debiut w rajdzie Estonii zakończyli sukcesem. Zajęli 2. miejsce w generalce, ale co najważniejsze, objęli pozycję lidera w Mistrzostwach Europy Kierowców i Pilotów, a Kajto prowadzi również w Gravel Masters. Na miejscu 1. Aleksiej Łukianiuk. Dla mnie to on jest największym zwycięzcą rajdu w Estonii. Wygrał tą imprezę i ten enkowym Lancerem, pokazując, że jednak da się objechać mocne i nowoczesne R5. Ponadto na swoim koncie zapisał 8 wygranych odcinków specjalnych i podobnie jak rok temu, 4. raz z rzędu zdobył nagrodę Colin McRae Flatout Trophy. I na dzisiaj to wszystko w naszym rankingu. Zapraszamy za tydzień.